Społeczność Szkół Katolickich w Świeciu oficjalnie rozpoczęła już świętowanie jubileuszu 20-lecia istnienia placówki. Było specjalnie przygotowane na tę okazję przedstawienie oraz spotkanie z założycielami szkoły, którzy opowiadali o tym, jak pomysł przekuto w czyn. Jak wspomina Maria Pająkowska-Kęsik, prawdziwym kołem napędowym całego przedsięwzięcia był Mirosław Lorch. Mirosław Lorch, świętej pamięci Mirosław Lorch, był osobą, która właściwie taką niezwykłą, bo każdy z nas spotyka niezwykłe osoby na swojej drodze, ale właśnie jeśli chodzi o moją, to bym jego wymieniła też wśród tych najważniejszych osób, dlatego że pokazał przykład działania i przekroczenia bariery, pewnej bariery. Nie widziałam go, nie znałam go właściwie jako tutaj mieszkanka Świecia od jakiegoś czasu, nie znałam go, natomiast telefon. Zaczęło się od zainteresowań regionem, od takiej oferty, żeby rozmawiać może właśnie o regionie, a potem już, kiedy zamarzył i żeby była też szkoła katolicka, było to w takim czasie właśnie po tych zmianach naszych tutaj ustrojowych, że mogły takie szkoły powstawały, były już gdzie indziej i chciał, żeby była taka szkoła, która nie tylko na wiedzę, na uczenie, na tą uczbę, mówiąc po naszemu, kładzie nacisk, ale też, żeby odpowiednia formacja, zwracać uwagę na wychowanie, na właściwą atmosferę i tak dalej. No i tak w ten sposób po takiej rozmowie najpierw dotarłam do niego, bo się okazało, że niemożliwe jest spotkanie gdzieś tam na takim gruncie neutralnym, że pan się przyznał, że jest już tam z łóżka, nie opuszcza swojego łóżka od lat. I tak jak wspominam często, że to była niezwykła rozmowa, bo zobaczyłam, że można być powiedzmy tak ruchowo ograniczonym, ale jednocześnie działać, robić coś ponad, żeby nie tylko narzekać, ale go robić sensownego. I właśnie z jednej strony to nasze potem kolejne spotkania dotyczyły tego Gazety Świeckiej, bo przecież on przez lata też był tym redaktorem naczelnym i zbierała się grupa u niego, a jednocześnie szkoły, tej właśnie szkoły, którą wymyślił i patrona, to jest właśnie związane z takimi działaniami księdza Sychty, też na tym terenie, chociaż głównie na Kaszubach przecież, ale potem na Kociewiu. No i od tego się zaczęło. To tworzenie się, powstanie pewnej grupy osób w Świeciu, które były też zainteresowane takim oświatą, ale też życzliwe dla tych nowych formuł, a więc tutaj czy pan Waldemar Fura, czy pani Helena Fejtko, Lidia Cymbor, która była wtedy właśnie w tych władzach oświatowych. Pamiętam, że kiedy było otwarcie, to pani Teresa Gulska, ona ze Świecia pochodząca, pełniała funkcję kuratora, czy wicekuratora, tego już dokładnie nie pamiętam. Była wcześniej nauczycielką w tak zwanym Czerwonym Ogólniaku, nauczycielką fizyki, to była moja koleżanka z ławy szkolnej i tu na otwarcie uroczyste z biskupem też dotarła. Także ta szkoła jakby wrosła w krajobraz Świecia, no i jeszcze w takim ważnym momencie powstała właśnie w tym momencie tego też 800-lecia, dlatego można było to jakby uważać, że to jest taki dar miasta też w jakimś sensie, że ma takie miejsce niezwykłe, bo klasztorek tutaj, to miejsce w ogóle w tej historii Świecia jest ważne i jak do 800-lecia też sięgaliśmy, to też była mowa o tym, że kiedyś tutaj początki kościół jak świętego Michała i tak kaplica świętego Michała, tak się określa, potem miasto powstało tu w widłach rzeka, wreszcie też przeniosło się na tę stronę, więc to jest miejsce, no i sam klasztorek, to jest przecież piękny kościół, więc ja tu podkreślałam też uczniom, że właśnie w takim miejscu, no szczególnym, to nie jest takie sobie miejsce w Świeciu, bo to miasto właściwie w jakimś sensie przeniesione, więc nowe i takich zabytków no, nie mamy aż wiele, bo mówi zawsze ten zamek już taki sztandarowy i stara fara, ale klasztorek to tak zwany klasztorek, bo to właśnie klasztor bernardyński i cały ten obiekt zresztą, te wszystkie obiekty, to jest miejsce bardzo ważne, także dobrze, że młodzież teraz przypomina historię sobie w różny sposób. W tworzenie szkół katolickich zaangażowanych było wiele osób, które podzieliły między siebie poszczególne zadania. Sprawami formalnymi zajęli się Lidia Cymbor, Helena Radka-Fejtko i Waldemar Fura. No spotkało się właściwie trzech fachowców, bo pani Lidia Cymbor doskonale rozumiała, jakie dokumenty muszą być przygotowane z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego. Myśmy się zajmowali statutem
mając pewien wzór statutu z tych szkół w Chojnicach katolickich. Wprawdzie on musiał być zupełnie jakby przerobiony do sytuacji tutaj świecia, do tej sytuacji, jeżeli chodzi o organ prowadzący, no i samej rady programowej, także on zmienił kompletnie kształt, ale jednak mieliśmy ten wzór, no i z drugiej strony pod względem takim formalno-prawnym mieliśmy prawnika w swojej grupie, pani Helena Radka-Fejtko, która dbała bardzo, żeby te sformułowania były właściwe, żeby ten statut pod względem prawnym właściwie nie budził żadnych zastrzeżeń. Także właściwie opracowanie statutu było takie kluczowe, no i samej koncepcji szkoły właśnie, takiej pod względem programu takiego wychowawczego, który już w tych pierwszych od razu pracach jego kształt jak gdyby się tam by określał, że to ma być szkoła katolicka, że mamy tutaj mieć program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich po prostu, że nie możemy się wstydzić jak gdyby też tego, że to ma być taki wyróżnik tej szkoły w tym mieście i ten wyróżnik i jakość pracy szkoły, jakość tego wszystkiego, co się będzie potem działo, mają decydować o naborze właśnie. Nie? Także te dokumenty myśmy przygotowali rzeczywiście w kilka miesięcy tak naprawdę. No i jak one potem trafiły pod koniec 1997 roku, to ksiądz biskup już 1 grudnia erygował tą szkołę. Tam bardzo szybko okazało się, że dokumenty są dobre. Poprawek w zasadzie ze strony kurii biskupiej do dokumentów przez nas przygotowanych nie było żadnych. Nie? Także no wiedzieliśmy, co robimy po prostu. Szkoła ewoluowała przez te wszystkie lata, no bo zaczynaliśmy od liceum, tak naprawdę dzisiaj mamy szkołę podstawową i aniołowo wygaszamy gimnazjum. Potrafi się dostosować do sytuacji, która na rynku edukacyjnym się zmienia. Tak, szkoła się potrafi dostosować do sytuacji rewelacyjnie, tak bym powiedział. Przeżywała w swoim rozwoju w ciągu tych 20 lat oczywiście rozmaite, trudniejsze momenty, łatwiejsze, ale za każdym razem pojawiła się jak gdyby taka myśl, która powodowała, że szkoła jakby krzepła. Pierwszą taką myślą to była w momencie, kiedy się pojawił pewien problem z naboru do szkół ponadgimnazjalnych, w tym do tego liceum, utworzenie gimnazjum, a potem właśnie szkoły podstawowej i wreszcie na końcu Aniołowa. Naprawdę szkoła w tym pejzażu edukacyjnym naszego miasta, jestem przekonany, że bardzo wrosła, ma już swoją markę, zarówno przedszkole, jak i szkoła podstawowa i jestem przekonany, że to marzenie tego Mirka Lorcha, żeby tutaj szkoły katolickie w świecie były, ono będzie się dalej rozwijało, bo rzeczywiście dostaje szkoła dobrych dyrektorów. Warto dodać, że przy okazji jubileuszu obecni uczniowie katolika spotkali się z tymi, którzy mury szkoły opuścili już wiele lat temu. Były więc wspomnienia, opowieści o tym, jak było dawniej, ale przede wszystkim żywe, a więc najlepsze świadectwo tego, że kończąc szkołę katolicką można dobrze poukładać sobie życie. Wśród tych, którzy o tym przekonywali, był m.in. Adam Chmieliński, który już jako licealista został członkiem kadry narodowej. Sport jakby głównie zawdzięczam właśnie tej szkole, ponieważ ze względu na specyfikę tego sportu, częste wyjazdy, spory czas, który zajmował treningi, szkoła była bardzo wyrozumiała i poniekąd miałem indywidualny tok nauczania i właśnie tutaj też duże podziękowanie dla pani Joanny Binieckiej i pana Wilkowskiego, ponieważ to byli jakby ludzie, którzy w pewien sposób mnie ukształtowali i pokierowali w kierunku, który dowiódł mnie w miejsce, w którym jestem. Co mogę powiedzieć o sporcie? Sport dość nietypowy, bo jakby mało widowiskowy, ale sprawiający bardzo dużo radości. Ale tak jak powiedziałem właśnie, gdyby nie szkoła, gdyby nie możliwości, jakie zostały mi dane, na pewno nie osiągnąłbym tyle i może też w tak młodym wieku, ponieważ zaczynając gimnazjum już rodziła się ta pasja strzelecka, w liceum już byłem w kadrze narodowej i na pewno
nie działoby się to, gdyby nie ta szkoła, nie ci nauczyciele, nie ci dyrektorzy, z którymi miałem do czynienia, z którymi, którzy mnie kierowali przez życie. To samo przed chwilą przekazywał pan swoim młodszym kolegom, tym, którzy w tej chwili do szkoły uczęszczają. Wierzyć w siebie, mówić o tym, czego oczekujemy, bo w tej szkole można być wysłuchanym. Jak najbardziej. Jeżeli ma się swoje zdanie, trzeba się z nim podzielić. Nigdy nie trzymać go tylko dla siebie, ponieważ w tej szkole jak najbardziej będzie się wysłuchanym. I wydaje mi się, nawet najdziwniejsza pasja, chociaż wydaje mi się, że moja była już wystarczająco dziwna i nie wiem, czy może być dziwniejsza, na pewno zostanie uwzględniona w procesie nauki w jakikolwiek sposób. Czy to, nie wiem, wyrozumiałości na nieobecności, czy wręcz indywidualny tryb nauki. Z uczniami spotkał się również Mateusz Rezmer, nasz redakcyjny kolega, który należał do jednego z ostatnich roczników zdających w szkołach katolickich egzamin dojrzałości. Czas, który spędziłem tutaj w szkołach katolickich, wspominam bardzo dobrze. Te 3 lata w liceum to masę wspomnień, masę ciekawych zdarzeń. Na pewno było wesoło. Nasza klasa była taką klasą, która chciała się angażować w różnego rodzaju przedstawienia, w różnego rodzaju skecze i bardzo często w takich właśnie wydarzeniach braliśmy udział, więc na pewno z naszą klasą nikt w szkole nie mógł się nudzić. Dodawaliśmy pewnie troszeczkę tym przerwom kolorytu, bo potrafiliśmy się przebierać, potrafiliśmy wziąć, nie wiem, gitarę, akordeon i zacząć na tych przerwach po prostu grać, czym wzbudzaliśmy niemały aplauz wśród uczniów i też nauczycieli, więc te 3 lata na pewno zapamiętam pod względem dużej ilości takich fajnych, ciekawych wydarzeń, ale też pewnie pod względem tego, że te 3 lata w katoliku mnie ukształtowały jako człowieka. Miałem okazję trafić na świetnego wychowawcę, pana Wojtka Wilkowskiego, dużo rozmów ze mną przeprowadzał, bo nie byłem uczniem łatwym, byłem raczej uczniem takim trochę niepokornym, zawsze mającym gdzieś tam swoje zdanie i mimo tego, że może w wielu przypadkach miałem rację, to nie potrafiłem tej racji przedstawić w taki sposób, który by mógł dotrzeć do nauczycieli, więc pan Wojtek ze mną rozmawiał, bym swoje argumenty przedstawiał troszeczkę spokojniej, troszeczkę mniej tak nerwowo, i to się z czasem opłaciło, bo dzisiaj to ja jako absolwent zostałem tutaj przez księdza dyrektora zaproszony, bym poopowiadał młodszym kolegom z katolika o tym, co się działo w czasach, gdy ja w tej szkole byłem.